jest tak, że gramy te drugie skrzypce i ktoś decyduje o najważniejszych rzeczach. Ktoś jest ważniejszy niż my. Tylko dlatego, że boimy się odrzucenia, boimy się braku miłości, boimy się, że inni nas źle ocenią. Gdy jednak idziesz zgodnie z Twoim sercem i spalisz te wszystkie strachy i niepewności, to zobaczysz, jak piękne dla Ciebie i dla świata, jak wartościowe jest, że to Ty grasz pierwsze skrzypce w Twoim życiu. Twoja indywidualność i niepowtarzalność, Twoja boskość. Nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Grasz pierwszą rolę w Twoim życiu. Ktoś inny gra również rolę pierwszoplanową w jego życiu. Ktoś inny w jego życiu. I przez to ten świat jest piękny, bogaty i niezwykły. Przejdę na temat, który jest bardzo delikatny. Czasami jest tak, że to nasze dzieci grają pierwszą rolę w naszym życiu. Nie ma jednak czegoś bardziej błędnego. Dziecko potrzebuje silnej mamy, silnego taty, wzoru do naśladowania, ale również tego idola, tego obrońcy, tego strażnika. Potrzebuje tej silnej osobowości. To ten wzór przyjmuje i będzie realizować w swoim życiu. Jeżeli Twoje dziecko w tym momencie gra rolę pierwszoplanową w Twoim życiu, jest to rzecz, którą należy zmienić. Bo jeżeli Twoje dziecko gra rolę pierwszoplanową w Twoim życiu, oznacza to, że dziecko powie to, Ty robisz to. Dziecko powie to, Ty robisz to. Dziecko oczekuje tego, Ty robisz to. Czyli ono decyduje o Twoim życiu. Dziecko w tym momencie nie ma wzoru. Dziecko nie ma idola. Dziecko nie ma tej silnej osobowości rodzica, którego potrzebuje. I gdy dorośnie, będzie miało zaburzenia. Zaburzenia, które będzie musiało przepracować. Zacznij więc grać pierwszą rolę, rolę pierwszoplanową w Twoim życiu, dziecko dopiero rolę drugoplanową, a przez to pokażesz, gdzie są granice, gdzie są zasady, co jest ważne, co jest mniej ważne i dzięki temu Twoje dziecko nauczy się, że ono również, gdy dorośnie, będzie grało rolę pierwszoplanową w jego własnym życiu. Jeżeli przyjmie taki wzór, że mama, tata gra rolę drugoplanową, a ona jest najważniejsza, może dojść do wypaczenia albo będzie w przyszłości tyranem dla innych lub dla Ciebie jako rodzica, albo również przejmie ten wzór grania tej roli drugoplanowej. Będzie wykorzystywany przez partnera, partnerkę, przez innych ludzi, bo zawsze będzie stawiać się na drugiej pozycji.